Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam wielką przyjemność spotkać w Warszawie panią profesor Astremowicz-Lake. Pani profesor jest bardzo wyśmienitym naukowcem i do tego społecznikiem, który pomaga Ukrainie. Pani profesor, czy może pani powiedzieć trochę o sobie, o pani procesie tworzenia, o pani Instytutu na Stendi? Może ja się skoncentruję na współpracy z Ukrainą, z uczelniami ukraińskimi. Kiedy był Majdan w Ukrainie, bardzo chciałam pomóc Ukrainie. Szukałam pomysłu, stworzyłam taki projekt kursów adresowanych do samorządowców, studentów, doktorantów, wykładowców. Niestety brakowało środków, nie mogłam pozyskać środków na ten projekt, ale wiosną 2015 roku pojawiła się możliwość, stałam się współpracy z Ukrainą, stałam się koordynatorką współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska i Uniwersytetem Narodowym imienia Iwana Franki we Lwowie. I od razu przystąpiłam do działania. Jesienią 2015 roku zorganizowałam konferencję samorządową, w której brali udział między innymi naukowcy właśnie z tych uniwersytetów ukraińskich, dlatego że Ukraina potrzebowała reform samorządowych, a Polska miała doskonały wzór funkcjonowania samorządów w Polsce. Później zorganizowaliśmy w grudniu 2015 roku pierwsze polsko-ukraińskie forum naukowe i od tego czasu co roku praktycznie odbywają się fora polsko-ukraińskie, fora naukowe. Nieparzyste fora odbywają się w Olsztynie, parzyste fora organizuje Politechnika Lwowska. Temat europejski, europejskiej polityki. Także w 2018 roku podejmowaliśmy problem Sojuszu Północnoatlantyckiego i w kontekście oczywiście możliwości przyjęcia Ukrainy do tego sojuszu. Ale nie tylko fora, chociaż warto podkreślić jeszcze może, że w forach biorą udział nie tylko naukowcy, wykładowcy, doktoranci, studenci, ale dyplomaci, politycy, samorządowcy, dziennikarze, działacze kultury, organizujemy wystawy, które towarzyszą naszym wydarzeniom naukowym. Ale to nie, współpraca z Ukrainą to nie tylko fora. Udało mi się zorganizować w różnej postaci długoterminowych albo krótkoterminowych 30 staży naukowych dla wykładowców i doktorantów. To także program Erasmus, to także, i z tego jesteśmy szczególnie dumni, program podwójnych dyplomów. Studenci Politechniki Lwowskiej przyjeżdżają na 3 semestry na studia licencjackie do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i otrzymują 2 dyplomy. Piszą 2 prace i otrzymują 2 dyplomy. Na studiach magisterskich przyjeżdżają na 2 semestry. Ja dla tych studentów organizuję praktyki w samorządzie województwa i studenci postrzegają te praktyki jako wartość dodaną do studiów. Pani profesor, super, świetnie. Dziękuję za to wyjaśnienie, za to wytłumaczenie. Proszę powiedzieć, jak to zaplecze intelektualne Ukrainy, jak tutaj Uniwersytet i Sejmik Województwa Mazursko-Mazurskiego, jakie macie plany na przyszłość w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy od 2022 roku? Czy planujecie utrzymać tą współpracę, czy poszerzyć jeszcze? Współpracę po pierwsze utrzymujemy, dlatego że wykładowcy ukraińscy, niezależnie od tego, że jest tam pełnoskalowa wojna, muszą odbywać staże zagraniczne. To jest im potrzebne do awansów zawodowych. Muszą publikować w prestiżowych czasopismach i takie publikacje w Scopus afiliowanych czasopismach publikujemy. Musi toczyć się nadal wymiana, muszą się odbywać konferencje międzynarodowe, ale wraz z pełnoskalową wojną podjęłam też sporo działań takich humanitarnych. Wojna zastała grupę studentów w Olsztynie, a więc musiałam zorganizować im pomoc i psychologiczną, i pomoc materialną. Udało się znaleźć miejsca pracy dla tych studentów, bo ich rodziny potraciły źródła dochodów, bo to była młodzież głównie z terenów wschodniej i środkowej Ukrainy, akurat w tej grupie, którą wojna zastała. To także pomoc
dosłownie z Irpienia jedną z pań wykładowczyń udało się wyciągnąć po kilku tygodniach jej pobytu w piwnicy i pierwszym korytarzem humanitarnym dotarła najpierw do Poznania, później do Olsztyna i jest w Olsztynie. Mój dom, moja rodzina przyjęła do domu córkę pracownicy Politechniki Lwowskiej, która była w 7 miesiącu ciąży. Zapewniłam jej nie tylko opiekę medyczną, ale wszystko, co było potrzebne, niezbędne dla dziecka. To także moja pomoc w znalezieniu środków dla parafii grekokatolickiej w Olsztynie na pomoc uchodźcom. Zorganizowałam najpierw 20 tysięcy dolarów, później 3 transze po 48 tysięcy złotych na pomoc humanitarną uchodźcom. Z tej pomocy też korzystają moi studenci z Ukrainy, bo tak poprosiłam proboszcza parafii. To koncert charytatywny. Jeden z moich kolegów, który organizuje fora polsko-ukraińskie po stronie Politechniki Lwowskiej, zgłosił się dobrowolnie na wojnę, na front. I dla oddziału Aleksandra zebraliśmy środki, kupiliśmy agregator prądu, ciepłowizjer, jeszcze jedno takie urządzenie, o które on prosił. Więc ta współpraca naukowa dzisiaj w obliczu wojny przybiera adekwatne środki do sytuacji. Poza tym nadal trwa program wymiana w ramach Visiting Professor. Ja jestem Visiting Professorem i w Akademii Ostrowskiej na Rówieńszczyźnie i w Politechnice Lwowskiej. Koleżanka z Politechniki Lwowskiej ma wpływ na kształcenie studentów u nas w Olsztynie też w ramach programu Visiting Professor. Ja oczywiście swoje honorarium przeznaczam na Siły Zbrojne Ukrainy. I mam satysfakcję, bo dostałam informację, że moje honorarium poszło jako część składowa na zakupienie drona morskiego, więc jak się coś dobrego wydarzy pod wodą na rzecz Ukrainy, to mam tę satysfakcję, że jest tam moja cegiełka. Czyli pani profesor jest, że tak powiem, bacznym studentem Giedroycza i Brzezińskiego, tak? Czy geopolityka tutaj wyznacza cele regionalne i strategiczne dla nas? W czerwcu 1999 roku, 3 miesiące po przyjęciu Polski do NATO, brałam udział w konferencji pod Berlinem. I tam jeden z ekspertów niemieckich powiedział, że przyszła wojna będzie toczyła się na obrzeżach NATO. I ja to wzięłam sobie mocno do serca. Dziękuję pani bardzo za pani czas. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że władze tutaj państwowe również wspierają tutaj inicjatywy lokalne i uniwersyteckie. Trzymam kciuki za wszystko i pozdrawiam z Sofii z Bułgarii. Oczywiście nie dzisiaj, bo dzisiaj jesteśmy w przepięknej, słonecznej Warszawie, ale to było niesamowite wydarzenie, że my się spotkaliśmy dzisiaj. To jest, że tak powiem, po, zdaje się, 20 latach. Jeden z moich ulubionych profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A ja jestem dumna, że nasi studenci robią taką karierę zawodową, osiągają takie sukcesy. Jestem bardzo dumna i życzę panu, panie Piotrze, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Panie doktorze. Dziękuję pani profesor. Dziękuję i wszystkiego dobrego również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.